jest naprawdę, mi się wydaje, że trzy razy więcej osób, jak było w zeszłym roku. To już jest piąte spotkanie, czyli już 5 lat, jak jesteśmy tutaj właśnie na Placu Dworcowym. Ten dzień jest szczególny dla nas, w ogóle piątek każdy jest dla nas szczególny, ale ten dzień, który chcieliśmy właśnie spędzić go inaczej, tak? Jeszcze bardziej pokazać, kto tak naprawdę się narodził. Niektórzy myślą, że to jest malutki Jezusek, a to narodził się na Zbawicy, który uratował moje życie, tak? I wielu innych, którzy byli gdzieś osobami bezdomnymi, gdzieś byli po prostu na takim swoim życiowym zakręcie, który nie mieli już nadziei, ale kiedy zaczęli przychodzić tu na Plac Dworcowy, mogli zobaczyć te osoby uśmiechnięte, radosne, na początku tak sceptycznie, zjeść zupkę, ale każdy piątek dawał im jakieś myślenie, że może spróbować. I wiele osób tutaj, którzy są, usługują, którzy pomagają, wyszli właśnie z bezdomności, uzależnienia. I to właśnie ta nadzieja, którą usłyszeli, którą dzisiaj właśnie było mówione o Jezusie Chrystusie, który się narodził i mieszka właśnie w każdym sercu, który uwierzył, nie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I to właśnie radość, która to zobaczyłem, które dzisiaj widzę, te osoby takie radosne, które dziękowały, mówiły, że cieszą się, że mogą tu być, że dostały prezent, tak? Ale to właśnie ja Bogu dziękuję, że możemy tu właśnie być na Placu Dworcowym. Dziękuję, tak jak mówię, prezydentowi miasta Elbląga, że możemy tu właśnie na Placu Dworcowym spotykać się, przybywać z tymi osobami właśnie, którzy są odrzucone, którzy nie mają tej nadziei, tak, że możemy porozmawiać, tak, zachęcić ich, tak. Tutaj wspólnie z Kościołem Zbawiciela Chrystusowym Parakletu z Fromborga też organizowaliśmy, ale też nasza znajoma Iwona Nowik i Jola, które zorganizowały się, pytały, czy będziemy tam robić wigilię, to spotkanie wigilijne, i weszły w to, tak, i zaczęły organizować paczki, zbiór odzieży, i zorganizowały 100, chyba 12 paczek, tak, dla osób potrzebujących. Wspólnie akurat tutaj przyszło tu naprawdę bardzo, bardzo wiele. Ile? Naprawdę nie wiem, ale bardzo, bardzo dużo. Może ja nie jestem taki, żeby liczyć ile, może ktoś powie, tak, może 200, 300 osób, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Non stop jest wydawane jedzenie, a kolejka w ogóle nie maleje. Możemy tutaj być, świętować, narodziny, zjeść posiłek, cieszyć się przede wszystkim. My jesteśmy tutaj co piątek i nie tylko jesteśmy, żeby też nakarmić, jak było mówione, przeodziać, ale też, ale przede wszystkim zmotywować, zachęcić do tego, żeby po prostu zmienić swoje życie, tak? Zachęcamy, mówię, te osoby, które są, tak mówię, w takim cugu alkoholowym, na detoks, tak, później terapia. Mamy również, prowadzimy punkt konsultacyjny, który nazywa się na Związku Jaszczurczego 17, pokój 27-28. I tam właśnie jest czynny punkt od 9 do 13, od poniedziałku do piątku, który można też przyjść. Przychodzą osoby z miasta też o porady, o pomoc, ale prowadzimy też mini hostel, tak, który jest dla osób, które oczekują na. To jest bezpieczne miejsce, które oczekują na taki bezpieczny pobyt, oczekiwanie na ośrodek, i dla tych osób, które przyjeżdżają po ośrodku. Mamy 8 miejsc takich bezpiecznych dla osób, które są po detoksie, oczekujące na ośrodek, i dla osób, które są po ośrodku, kiedy przyjeżdżają, kończą terapię i one mają tutaj takie bezpieczne miejsce, szukają pracy lub też my pomagamy w poszukiwaniu pracy i mieszkają, tak? Mieszkają w bezpiecznym miejscu, żyją w trzeźwości. No i daje wam też dużą satysfakcję, bo wielu osobom pomogłyście, takie, które już wyszły na prostą, prawda? Tak, tak, jest wiele osób, niektórzy się pytają, ile. Ja nigdy nie liczę, ile to jest. Każdy dzień każdej tej osoby, która żyje w trzeźwości, dla nas jest naprawdę radością, i że żyją i trwają w tej trzeźwości. To jest naprawdę niesamowite. Tak. Oddaj życie Jezusowi Chrystusowi,
a wszystko inne będzie Ci przydane. Amen. Chcę moje serce, całego siebie i mówię, dzisiaj wypełnij moje serce sobą, mojego Zbawiciela, bo wyznaję, że umarłeś za moje grzechy i wyznaję, że jesteś moim Bogiem, moim Zbawicielem. Fantastyczny czas, bardzo dużo ludzi, Słowo Boże, mamy przyjemnie, miło, ciepło, rodzinnie, prawda? Tak, jak najbardziej. Kolejny rok. No widać, że tu jest, to pomaganie przynosi efekt, że ludzi jest coraz więcej, którzy korzystają z tej Waszej pomocy. Tak, jak najbardziej, ale no dzisiejsze wydanie piątkowe jest inne. Mamy inną oprawę przez to, że za chwilę są święta Bożego Narodzenia. Stąd i zespół, dużo różnych potraw, posiłków, ciast, owoców. To wszystko przy wsparciu szkół i chcemy to wydać. Natomiast w każdy pozostały piątek roku jesteśmy i jesteśmy po to, aby nieść ludziom nadzieję, wyciągać rękę, głosić Jezusa Chrystusa, który jest jedyną nadzieją i ma moc zmienić ludzkie życie. I w ten sposób pomagamy osobom bezdomnym i uzależnionym w wyjściu z bezdomności i uzależnienia. I to jest priorytet. Przyświeca nam Boże Słowo, które jest najważniejszą dla nas wartością i osoba Jezusa Chrystusa. Tylko On ma moc zbawić człowieka, wyrwać go z sideł uzależnień, ubóstwa i innych rzeczy. Te potrawy, sałatki, ciasta, owoce i różności, bo mieliśmy też gorącą zupę, jak w każdy piątek. Mieliśmy również wielki garnek bigosu, barszcz, kawa, herbata, jak zwykle. No przygotowana byłam na 200 osób, 200 miseczek, 200 łyżek i tak dalej, ale no wszystko pakujemy, wydajemy, oprócz tego, że osoby dzisiaj mogły zjeść na miejscu, to dostały, że tak powiem, na wynos prowiant, żeby sobie zjeść no, w miejscach, do których się udadzą po spotkaniu. Dla wszystkich starczyło. To nie jest też tak, że jak się ktoś dzisiaj nieznajomy nie pojawił, to nie dostał, prawda? To znaczy jest tak, że jedni biorą dla drugich, tak? No chcemy, żeby każdy wyszedł no, nakarmiony i zadowolony, a czy tak jest, to warto zapytać tych, którzy stoją w kolejce, choć jedni chcą więcej, inni chcą mniej, trochę przepychane, ale myślę, że to, co mamy, tym się dzielimy, darmo dostaliśmy i darmo dajemy. Wysokości chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a i razem chwała na ziemi. Wygląda na to, że jeszcze w tym roku mamy jeszcze więcej ludzi niż w latach ubiegłych, czyli akcja jak najbardziej pozytywna i tutaj przynosi efekty. Widzimy, że pomaga się dużo ludziom. Jakby Pan to oceniał? Widzimy, że Pan się też w to zaangażował. Ja chciałem przede wszystkim podziękować tym wszystkim kobietom, które od 2 lat organizują tą akcję zbierania darów, robienia szalików i dzielenia się tym, czego nam trochę zbywa, na rzecz tych, którym brakuje. To naprawdę jest piękna akcja, nawet jeżeli raz w roku, ale ona otwiera serce i też nas przestawia na inne myślenie. Myślę i to dzisiaj o tym tutaj mówiłem, że jesteśmy na takim etapie, gdy świat zaczyna się budzić, że nie można żyć i napędzać się konsumpcjonizmem. Musimy się dzielić, musimy wyrównywać te swoje szanse, bo inaczej wszyscy na tym stracimy. Po prostu musimy ta świadomość do nas docierać, że tego świata nie starczy dla wszystkich, jeżeli go będziemy grabili w taki sposób jak do tej pory. Trzeba trochę spowolnić, zająć się tymi, których nie stać na takie dobra, na które stać małą część. I mieszkało między nami zgardzony, okryty chwałą.